18 marca w Gliwickim Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się 17. giełda zabawek używanych. Uczestnikami wydarzenia były dzieci, które pod opieką rodziców sprzedawały lub wymieniały się książkami, zabawkami i ubraniami. To jest już 17. edycja, czyli 9. rok i tutaj dzieci z rodzicami będą sprzedawać lub wymieniać swoje używane zabawki na inne albo kupować jakieś inne. Frekwencja zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających była bardzo duża. Wszyscy, którzy zdecydowali się na sprzedaż swoich zabawek, musieli zarezerwować stoisko dużo wcześniej. Jesteśmy tutaj troszkę ograniczeni tym, że mamy do dyspozycji tylko 35 stolików, więc dużo wcześniej trzeba rezerwować sobie miejsce. No ale znakomicie, no bardzo dużym powodzeniem się cieszy giełda, no i są z nami niektórzy, już są od samego początku. Każdy może przyjść, zgłosić się i sprzedawać, każdy, tylko musi to zrobić odpowiednio wcześniej. Miesiąc wcześniej jest informacja o tym, że jest giełda i wtedy można rezerwować miejsce. Umiejętność sprzedaży zabawek czy też zakupu nowych to nie jedyna rzecz, której uczyli się mali handlowcy. Podczas giełdy dzieci poznają wartość i znaczenie pieniądza w codziennym życiu. Idea jest taka, żeby dzieci uczyły się tego, że te zabawki nie są niepotrzebne, że ktoś za nie kiedyś zapłacił, że to jakby można odzyskać, że jakby pieniądze no nie biorą się znikąd, nie? Że też trzeba na to pracować, że to jest wysiłek, że trzeba się postarać, zachęcić innych. Jakby to wszystko tego się tutaj uczą. Możliwość tego, że dzieci mogą same sprzedać i inne mogą kupić i wybrać, jest wspaniała dla nich. Ja bardzo dzieci tutaj angażowałam w to, więc one to segregowały, czyściły, wyceniały, więc jakby też dużo musiały jakoś tam pracę wykonać i myślę, że to też czegoś ich tam pozytywnego uczy, tak? I tutaj właśnie sprzedają, angażują się. My im tylko pomagamy, tak? Czyli na zasadzie uczenia negocjacji i tak dalej, że co jest warte, ile. W tej chwili są w takim wieku, że uczymy ich wartości. Czy coś jest warte takiej kwoty, czy mniejszej na przykład. Jak sami Państwo widzicie, jest bardzo dużo ludzi i cieszy się dużym zainteresowaniem. Można kupić fajne zabawki, które w sklepie kosztują dużo, dużo drożej. Grę, lalki i konika. Giełda zabawek używanych w Młodzieżowym Domu Kultury to nie jedyna taka giełda w Gliwicach. Z kolejnej takiej możliwości można skorzystać już 26 marca podczas giełdy organizowanej na basenie Neptun w Sośnicy. Dla wszystkich, którzy tym razem nie zdążyli przybyć na zakupy lub wymianę nowych zabawek do Młodzieżowego Domu Kultury, czeka kolejna edycja tego wydarzenia już w październiku.